Daj ludom Twoim to miłować, co nakazujesz, tego pragnąć, co obiecujesz. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, w dzisiejszej modlitwie pierwszej, którą Kościół Święty przeznaczył na dzisiejszą mszę świętą, prosimy o to, abyśmy miłowali to, co Pan Bóg nakazuje. A więc Kościół, znając naszą ludzką słabość, wkłada w nasze usta tą prośbę, tą modlitwę, abyśmy nie tylko mieli siłę do tego, aby wypełniać Boże przykazania, ale abyśmy w ogóle chcieli wypełniać te Boże przykazania. I o to musimy prosić. O tą miłość wobec tego, co Pan Bóg nakazuje. O pragnienie tego, co Pan Bóg nam w nagrodę obiecuje. A więc i o to musimy prosić. Bardzo jest to mądre ze strony Kościoła Świętego, że zachęca on nas do tego, wkłada w liturgię te słowa, które proszą miłość Bożych przykazań. I oczywiście o Bożych przykazaniach można by mówić bardzo długo, o każdym z nich można by powiedzieć jedno kazanie, ja dzisiaj natomiast, albo nawet i więcej, ja dzisiaj natomiast skupię się na dwóch rzeczach związanych z tym najważniejszym przykazaniem, które w zasadzie powinniśmy ponad wszystkie inne miłować, które powinniśmy ponad wszystkie inne wypełniać. Oczywiście chodzi o przykazanie miłości. O tym przykazaniu wiele się stosunkowo mówi, natomiast niewiele się tak naprawdę tego przykazania wypełnia. Niewiele tak naprawdę jest tego przykazania tak na co dzień w naszym życiu. Zacznijmy od tej prostszej jego części. Miłość bliźniego jak siebie samego. Tutaj bardzo konkretnie, bardzo praktycznie możemy spojrzeć, jak z tą naszą miłością bliźniego jest. Spójrzmy, jak dbamy o nasze rzeczy materialne, o nasze przedmioty codziennego użytku i jak traktujemy te przedmioty, które nie należą do nas. Jaką troską otaczamy wszystko to, co jest nasze i jaką troską otaczamy wszystko to, co nasze nie jest. I jeszcze bardziej. Spójrzmy, jaką troską otaczamy nasze dobre imię, a w jaki sposób obchodzimy się z dobrym imieniem naszych bliźnich. Tutaj ten kontrast być może jest najbardziej widoczny. Bowiem mamy po grzechu pierworodnym w zasadzie powszechną, zupełnie powszechną skłonność do tego, żeby tak łatwo mówić niepotrzebnie źle o innych. Praktycznie, gdy zabraknie tematu w rozmowie, to pierwszym tematem albo drugim tematem, który się nasuwa, od razu są jakieś ludzkie błędy. Co tam ktoś złego nie uczynił? Praktycznie pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to jest właśnie to. Z kolei, jeśli chodzi o nasze dobre imię, to tutaj najmniejszy cień podejrzenia, który pada na nasze dobre imię, najmniejszy cień zagrożenia, że gdzieś tam może być jakiś uszczerbek na naszym dobrym imieniu, to od razu wytaczamy do obrony najcięższe działa, od razu pojawiają się silne emocje i jesteśmy gotowi bronić tego naszego dobrego imienia jak ostatniego bastionu sprawiedliwości. Drodzy wierni, bez wątpienia w tej chęci obrony naszego dobrego imienia jest zbyt wiele nieuporządkowanych emocji, jest zbyt wiele nieuporządkowanej miłości własnej. I starajmy się część z tej troski, z tego zapału, z tej gorliwości w walce o nasze dobre imię przenieść na tą troskę o dobre imię naszych bliźnich. Starajmy się chociaż po części właśnie tak traktować to imię, dobre imię naszych bliźnich jak nasze własne. I oczywiście czasami trzeba dostrzec, zauważyć, że ktoś popełnił błąd. Nie o to chodzi, żeby udawać, że nic się nie dzieje. Nie o to chodzi, żeby odcinać się od rzeczywistości. Wręcz przeciwnie. Widzimy wszystko, przyjmujemy do wiadomości. Jeśli trzeba, to oceniamy, co było dobre, a co było niedobre w naszym sercu, w naszej głowie. Natomiast gdy
znowu nasze myśli krążą wokół cudzych błędów. Gdy już przyjęliśmy coś do wiadomości, wiemy, że coś tam się stało, ale nasze myśli wciąż do tego wracają, krążą. Z każdej strony musimy się zastanowić, dlaczego ten ktoś to zrobił, a dlaczego, a po co, a jak to się stało i jak on mógł. Wszystkie te myśli to są pokusy. To są pokusy, które są bardzo niebezpieczne, które wpychają nas w mnóstwo różnych grzechów. I tak właśnie te myśli traktujmy jak pokusy. Później z tych myśli oczywiście bardzo łatwo wychodzi obmowa, a czasami i oszczerstwo, bo łatwo jest później dopuścić się w takich myślach i niesprawiedliwego osądu. A więc niechże trochę tej gorliwości w walce o nasze dobre imię przejdzie na tą walkę o dobre imię naszych bliźnich. I pilnujmy, żeby bez powodu nie krytykować, nawet jeśli uważamy, że jest to słuszne. I tutaj mam na myśli przede wszystkim to nasze zwykłe, codzienne życie. Tak może się od razu nasuwać, mogą się nasuwać jakieś ważne, poważne sprawy, czy to dotyczące polityki, czy to dotyczące Kościoła. Przede wszystkim mam tutaj na myśli nasze zwykłe, codzienne życie, nasze zwykłe, codzienne relacje z naszymi najbliższymi. Tutaj jest przeważnie największy problem. Tutaj uważajmy, aby to dobre imię naszych bliźnich naprawdę szanować. Druga rzecz i w zasadzie jeszcze trudniejsza to jest miłość wobec Pana Boga. Ta powinna być mianowicie ponad wszystko inne. I co to znaczy? To jest rzecz dosyć prosta i konkretna. Święty Jan Ewangelista, który uchodzi swoją drogą za takiego romantyka, on bardzo konkretnie mówi, na czym miłość Boga polega. To nie jest oczywiście ani ilość pobożnych uczuć. To nie jest ilość pobożnych słów. Miłość do Pana Boga to jest po prostu nasza gotowość do wypełniania Jego przykazań. Ten miłuje Boga, kto wypełnia Jego przykazania. Prosta zasada, którą nam święty Jan Ewangelista podaje. Ten miłuje, kto zachowuje przykazania. I co znaczy miłość Boga ponad wszystko? To znaczy, że jesteśmy gotowi raczej utracić wszystko, co doczesne. Raczej oddać cały swój majątek, swoje życie, niż popełnić jeden świadomy i dobrowolny grzech. Lekki. Grzech. Lekki. Bowiem nawet drobne wykroczenie w małej sprawie, jednak świadome i dobrowolne, pokazuje, że Pan Bóg nie jest dla nas najważniejszy, że nie kochamy Go ponad wszystko. Jeśli jest jakiś grzech, do którego się już przyzwyczailiśmy, wiemy, że to jest grzech lekki, to nie jest nic poważnego. To jest drobny grzech, ale jednak jest świadomy i dobrowolny, powtarzający się. Czy to grzech przeciwko miłości bliźniego w relacji z kimś, częste oceny, które wypowiadamy o kimś, na przykład właśnie świadomie i dobrowolnie, bez potrzeby, czy to w takich zupełnie bezpośrednich relacjach brak tej miłości, czy to jakiś grzech nieumiarkowania, który jest świadomy i dobrowolny, którym wiemy, że to nie jest zgodne z Bożym przykazaniem, ale z racji, że nie jest to poważny grzech, to go sobie lekceważymy. Jeśli jest taki grzech w naszym życiu, a bez wątpienia nie trudno jest takie grzechy znaleźć, to znaczy, że Pana Boga ponad wszystko nie kochamy. Bo jest coś, co jest dla nas ważniejsze niż Jego przykazanie. Nawet jeśli to jest rzecz drobna, nawet jeśli to nie jest rzecz, która pozbawiłaby nas zupełnie relacji z Panem Bogiem, to jednak coś jest, co jest dla nas ważniejsze. I tutaj starajmy się i dostrzec, co jest dla nas ważniejsze. Zwrócę uwagę również, że taki właśnie grzech, świadomy i dobrowolny, grzech lekki, do którego mamy już jakieś, do którego się przyzwyczailiśmy. To jest dokładnie ten grzech, który również nie pozwala nam uzyskać odpustu zupełnego. Właśnie wtedy nie możemy oczyścić się z wszystkich naszych kar, bo nie kochamy Pana Boga tak, jak powinniśmy. I dzisiaj prośmy tymi słowami modlitwy, którą Kościół Święty wkłada nam w usta: Panie, pozwól nam naprawdę kochać Twoje przykazania. Pozwól nam naprawdę ich pragnąć. Pragnąć wypełniać te przykazania. Pozwól nam pragnąć pokonać wszystkie nasze niedoskonałości i słabości, nawet te, które weszły nam w krew. Nawet te, które są już takie wygodne i do których się już przyzwyczailiśmy. Prośmy do dzisiaj Pana naszego Jezusa Chrystusa. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę. Prośmy świętego Stanisława, którego święto niedawno obchodziliśmy. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.